Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Kozamenader. Właśnie uświadomiłem sobie, że wyglądam jak moja ściana, bo nie będę was oszukiwał. Siedzę już w piżamie, jestem gotowy, za, żeby pójść spać, ale najpierw muszę nagrać odcinek wczoraj nie było, bo popełniłem błąd. Więc dziś widzicie ten odcinek, ale jeżeli wy nie chcecie wyglądać jak ściana, chcecie się wyróżniać w koszulkach swoich ulubionych klubów, czy to takich, wiecie, piłkarskich, czy to takich e, po prostu e, lifestyleowych, wbijajcie koniecznie na ergol.com. Tam z kodem koza macie 7% zniżki, więc gorąco polecam, e, i wtedy nie będziecie wyglądali jak ja. Widzicie, wszystko, wszystko można przekuć w dobrą promocję na początku, ale serio. Zapraszam do Ergola, korzystajcie z Kodu, bo to jest oczywiście też wsparcie dla mojego kanału. A naprawdę, na Ergolu można wyłapać super rzeczy. No, my wyłapujemy super po, po pupie, tak bym powiedział od, yy, od jakiegoś czasu, bo to, jak wyglądają nasze spotkania ligowe, to jest coś, co, co naprawdę nie napawa mnie optymizmem. Słuchajcie, przed nami mecz yy, Pucharowy. I zobaczymy, jeżeli zaraz się okaże, że znowu ta liga będzie wyglądała tak jak wygląda, to będziemy musieli usymulować w kalendarzu i tyle. No, na razie skupmy się jednak na tym, jak to wszystko się prezentuje. Teraz, słuchajcie, mamy 8 stycznia. Ja przyznam szczerze. Kurczę, zastanawiam się, czy my w tym oknie chcemy dokonać jakiegoś transferu jeszcze, bo yy, odszedł od nas oczywiście Campbell, ale jak patrzę na tę drużynę, którą tutaj mamy, to ja osobiście w tym momencie nie czuję potrzeby kolejnych wzmocnień. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że może w poprzednim odcinku mówiłem co innego, ale ja go nagrywałem parę dni temu, i teraz patrząc świeżym spojrzeniem na ten skład. Nie, nie czuję. Naprawdę nie czuję tutaj, wiecie, jakiejś takiej e, wielkiej potrzeby transferowej. E, patrzę w komentarze pod poprzednim odcinkiem i głównie one odchodzą, odnoszą się do złotej piłki. E, I tutaj patrzymy, słuchajcie, jak to, jak to wygląda, ale... E, patrzymy, słuchajcie, jak to wygląda i tutaj nie widzę... E, nie widzę jakiegoś takiego, nie widzę jakiegoś takiego, słuchajcie, transferu, wiecie, konkretnego, który, który mógłby coś tutaj zmienić, więc na razie zostańmy z tym, co mamy. Kadra jest... Kadra jest moim zdaniem świetna i, i, i powinna sobie radzić, zobaczymy, czy tak będzie. E, jaką formacją tutaj wyjść na naszych rywali? Wydaje mi się, że to 4, a w zasadzie 5, e, 2, 3, e, takie nasze turbo ofensywne wygląda nieźle. E, jeżeli chodzi o zawodników, którzy tutaj wystąpią, e, to e, chciałbym zobaczyć tutaj. E, chciałbym zobaczyć tutaj. Hmm. No, Patino. Chciałbym, żeby Patino zagrał przeciwko swojemu byłemu zespołowi. Zatem wyjdziemy tak. Patino, Patino za Witini i tutaj Czukwema. Czy jeszcze jakaś zmiana będzie? Pankal fajnie, żeby wystąpił. No to pankal za. Ewa Nilssona i Richardson w środku. W ten sposób sobie to e, poukładamy, e, i więcej zmian chyba nie przewidujemy. E, na ten mecz zabieramy tutaj wszystkich, których mamy. Tak jest, wszystkich, których mamy. Zatem szybka symulacja. No i trzymajcie kciuki, żeby udało nam się tutaj zwyciężyć na Emirates. Wygrywamy. 0 do 2. Pankal strzela, Rafinia wchodzi na boisko i strzela, więc e, panowie się tutaj odpalili. Fajnie, że Pankal, który dostał szansę, e, zdobywa gola. Widziałem, że chcecie więcej szans dla niego. E, no i wydaje mi się, że tak jak e, jakby w tym momencie to jest zawodnik, który spokojnie może dostawać więcej szans. Dostajemy ofertę transferową za Evanielsona, ale chyba sami rozumiecie, że ja za nią podziękuję. E, I to jest piłkarz, którego w tym momencie nie chcemy odprawiać gdziekolwiek, bo jesteśmy mega zadowoleni. E, ja chcę tylko zobaczyć szybko sytuację kontraktową, jak ona się prezentuje ewentualnie żebyśmy tutaj mieli wszystko tak jak trzeba e, ten gościu nas nie interesuje Krejczyjemu zostaje rok kontraktu i powiem szczerze, e, ja bym tutaj zlecił przedłużenie, e, no tylko powalczył o jak najlepsze dla klubu warunki zobaczmy, rotacyjny i jeszcze dołożony rok, nam to, nam to pasuje, troszeczkę wyższy kontrakt niż był e, ale on udowodnił, że, że, że warto go tutaj mieć, e, patrzymy dalej, Gochel nas w tym momencie nie interesuje no bo nawet gdybyśmy mogli, to nic z nim nie możemy zrobić, e, tego gościa próbujemy sprzedać, ale jest to trudne, jaki ty masz teraz Plan rozwoju kolego? Okej, okay, dobra, czyli pięknie tu sobie pracujesz. E, mamy rafinie, z którym umowę raczej nie będziemy przedłużać, i on odejdzie od nas pewnie w tym oknie transferowym, które będzie nadchodziło. No i dalej tak naprawdę ciężko powiedzieć jak to będzie wyglądało Robertson myślę, że będzie w swoim ostatnim roku w przyszłym sezonie Więc to nie ma co się nim przejmować Genduzi ma dwa lata kontraktu jeszcze Więc tak naprawdę to wszystko będzie można poprzedłużać sobie dopiero za jakiś czas W tym momencie jest dobrze pod tym względem Zobaczmy jeszcze jak to wygląda jeżeli chodzi o zadowolenie zawodników Bo to też jest istotne Czy jest ktoś kto z kontraktu jest niezadowolony Średnio zadowolony jest Pankal Możemy tu pogadać, zobaczymy, co się uda wykombinować. Rok jeszcze dołożymy, rotacyjne, akceptujemy. No i tu będzie zadowolony, ok. Idziemy w górę. Niezadowolony jest Kant, no ale to już, chłopie. Jakby to jest trochę twoja wina. W sensie możemy tu przedłużyć, żebyś czuł się. Żebyś czuł się pewny, ale. No ty musisz odejść. Musisz odejść na wypożyczenie, no bo w innym wypadku w ogóle nie widzę sensu jakby yy, 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 współpracy dalej, no taka jest prawda. No ale rozumiem, że też kurczę, za 950 funtów tygodniowo, inaczej jakby to są. 950 funtów tygodniowo to nie są najgorsze pieniądze, które można zrobić w życiu, nie? Ale... Yy... No, będąc piłkarzem, wiem jak jest, nie? Więc, brak klauzuli odstępnego. Eee, no, ja ci przyjacielu, mój drogi, żadnego bonusu za podpis nie będę dawał. Jakby dla ciebie bonusem jest to, że ty z nami podpisujesz. Więc, no właśnie, tak się możemy dogadać i tyle. No i liczę na to, że chłopak tutaj odejdzie za niedługo. Ale tutaj widzę, że są problemy z kontraktem cały czas. No dobra, idziemy w górę. Czy ktoś jeszcze jest niezadowolony z umowy? Średnio Bazunu, ale my jesteśmy z niego w ogóle niezadowoleni. Eee, I średnio Baker. No, i Baker, no to jest gościu, który może dostać kolejne przedłużenie. Może dostać kolejne przedłużenie, no bo on naprawdę jest tego warte. Słuchajcie, statystycznie patrzymy sobie na tych naszych bramkarzy, i słuchajcie, no Baker w porównaniu z bazunu, no to to jest klasa sama w sobie, nie? W sensie Irlandczyk naprawdę to nie jest to. I przyznam szczerze, w tym momencie ja naprawdę dojrzewam do pomysłu, żeby się go pozbyć, nie? Bo. No, no To jest gościu, który jest, jest tu bez sensu I, i właśnie po to jest styczniowe okno transferowe e, Żeby takiego golkipera móc się pozbyć Tylko my tu w takim razie e, Potrzebujemy naprawdę jakiegoś solidnego bramkarza Zobaczymy sobie, e, czy jest tu może golkiper bez klubu bo, bo rzeczywiście jakby nie możemy zostać tylko z tym młodym Którego gdzieś tam mamy e, jako teraz dobrą opcję Ale wiecie, zaufanie zaufaniem ale przydałoby się troszeczkę tutaj jednak, jednak dołożyć tej jakości, no i nie możemy zostać z jednym ramkarzem. Tego Ostina znamy. Ja nie, nie sądzę, żeby to była jakakolwiek nas interesująca wartość, ale zobaczymy sobie. Sprawdźmy sobie też tych dwóch panów. No zobaczymy, ale wątpię. No i ja liczę, że tu, mimo wszystko, znajdziemy jakieś takie nazwisko, które będzie nas jakoś interesowało, które przede wszystkim będziemy w jakiś sposób. Znali i, i, i poważali, no nie, jako bramkarza. Ja patrzę oczywiście tutaj na te wszystkie statystyki, no ale ci zawodnicy, no może on nie wygląda najgorzej, ale jakoś Peruwiańczyk bodaj, no, no mnie nie, kupi, nie kupuje, nie? Ja, ja naprawdę chciałbym tutaj mieć takie nazwisko duże, nazwisko znane i, e, i tyle. No, naj, w najgorszym wypadku pozbędziemy się bazunu, bo uważam, że to jest, to jest piłkarz, którego po prostu powinniśmy się pozbyć e, i w to miejsce ściągniemy jakiegoś znanego bramkarza ewentualnie i tyle. No pan Bursztyn, no niestety to to nie jest to. Schodzimy niżej. Ale tutaj i tak nie będziemy mieli całego zestawu wszystkich dostępnych golkiperów, więc musimy zobaczyć sobie to narodowościami, bo tutaj nam po prostu ograniczy nas e, alfabet. Dlatego też wydaje mi się, że warto by było sprawdzić sobie niemieckich bramkarzy, bo jak myślimy o tej szkole, to tam jest naprawdę dużo ciekawych nazwisk. Ja wiem, że zaraz y, rzucicie się z, z tym, że my mamy polską szkołę bramkarzy, że dobrą. Zgadzam się, ale wydaje mi się, że wszyscy z tych golkiperów mogą być już chociaż z drugiej strony Skorupski albo Drągowski. Nie, oni co prawda raczej nie są bez klubu, ale o ten może być niezły. No nic, zobaczymy, słuchajcie. Zobaczymy, no, ale na tym poziomie uważam, że powinniśmy ściągnąć y, naprawdę bramkarza z, z nazwiskiem, nie? Y... No, zobaczmy tego Watkowiaka. Eee, no, nie, tu już nie ma nikogo takiego. Eee, nikogo takiego dużego. Czekajcie, ten Timo. Zajdźmy sobie tu. Tim Weissner, ale nie, to, 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 to. to. Nikt, nikt ciekawy. No, Anglików nie patrzymy. Dobra, zobaczmy sobie tych Polaków. Eee, ale w najgorszym wypadku po prostu będziemy szukali. W najgorszym wypadku po prostu będziemy sobie poszukamy kogoś, kogoś z klubem, no nie. Dąbrowskiego znamy, on u nas był. Schodzimy niżej. No i możliwe, że to są jakieś, wiecie, wielkie talenty. Ale nas talenty nie interesują. My chcemy prawdziwych zawodników, no i niestety tych jest naprawdę tutaj jak na lekarstwo. No ale dobra, jeszcze był ten Kochalski, więc zobaczmy. Okej. Okay. Okej, okay, to może być nasz nowy bramkarz. Słuchajcie. Za 12 dni się dowiemy, ale to może być nasz nowy goalkiper. To, co jednak istotne, weźmiemy sobie tutaj jak najszybciej globalną sieć transferową i zmienimy tę wytyczną. I chcemy po prostu znaleźć tutaj bramkarza. Klasa światowa. No, i żeby obniżyć koszty, to chcemy znaleźć bramkarza powyżej 31 roku życia. Czemu tak? Słuchajcie. Powód jest niezwykle prosty. Eee... No, bardzo możliwe, że znaleźliśmy swojego nowego bramkarza. Bardzo możliwe, że znaleźliśmy swojego nowego bramkarza. W Lachodimos wydaje się być doskonałą opcją. Ten Polak też może być ciekawy, ale wydaje mi się, że Grek jest tym, kogo potrzebujemy. Czemu taki bramkarz? Czemu tak leciwy goalkeeper? Słuchajcie, dla mnie sprawa jest prosta. Dla mnie Baker jest naszym, eee... jest naszym bramkarzem w sensie podstawowym. Eee... Zatem. Kupowanie kogoś młodego, kogo rozwój będzie ograniczany przez niego jest bez sensu, ale potrzebujemy kogoś, kto wiecie, zna realia e, takiego europejskiego futbolu i, e, i, i wiemy, że nie pęknie pod presją, no nie? Dlatego dojrzały golkiper moim zdaniem z tego powodu jest najlepszy. E, to jest jedyny zarzut mój do Vlahodimosa, czy on będzie w stanie, wiecie, znieść taką, taką presję yy, i czy będzie w stanie też znieść to, że nie będzie grał za dużo. Dlatego zaraz, zaraz go sprawdzimy, poczekamy sobie te parę dni, yy, no bo to nas interesuje, no ale w, w związku z tym, yy, skoro tak to robimy, no to dodajemy cię do listy transferowej. Gościu, nie sprawdziłeś się zupełnie no po prostu wypadasz e, i nie chcemy cię w naszym składzie i to nie jest tak że słuchajcie on nie miał e, dobrego wprowadzenia albo że nie miał e, że nie miał zaufania no bo przecież on przychodził w tym samym czasie w którym był e, Emiliano Martinez i to wszystko było robione z głową moim zdaniem na no, niestety e, wyszło jak wyszło słuchajcie przesymulujemy sobie mecz z Devinylans w kalendarzu i wygrywamy to spotkanie 1-3. przesymulujmy mecz z Arsenalem w kalendarzu i wygrywamy to spotkanie 2 do 1. E, przypominam, wszystkie mecze, mówię o lidze, znów. Tak wyglądały nasze wszystkie mecze ligowe. W międzyczasie e, trzymaliśmy e, formę pucharową, no nie? I... I uważam, że tutaj ten kryzys był naprawdę widoczny. I, 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 i no nic, czasami trzeba po prostu, moim zdaniem, przesymulować te, te mecze w kalendarzu, żeby to może się jakoś obudziło. Potem zobaczymy, jeżeli wyjdzie tak, że, że będę mógł normalnie to robić, no to oczywiście będę to robił normalnie. No dobra, zobaczmy, jak wygląda nasza sytuacja. Gramy teraz z Salford w czwartej rundzie Emirates FA Cup. E, więc mam nadzieję, że tutaj pójdzie nam jak najlepiej. fajnie, że Pankal e, robi ten rozwój, taki e, w takich kierunkach, w których będziemy mogli go używać w składzie. E, Vitinia, no tak naprawdę jest, jest w wielu elementach już niemal doskonały, więc ciężko do, go tutaj poprawiać. E, no w FA Cup on nie zagra, bo jest zawieszony po ostatnim spotkaniu, ale spokojnie i tak mamy tam jakby zmiany do zrobienia, więc spoko. Aczkolwiek Salfordu absolutnie nie będziemy tutaj lekceważyć, to co jest bardzo istotne, patrzymy gdzie jest ten Vlachodimos i czy on tutaj cały czas jest, żeby nam nie uciekł, cały czas jest, nikt się po niego nie zgłasza, dobrze, więc jesteśmy w stanie to fajnie utrzymać, czekamy w takim razie na to spotkanie no i mamy skończone raporty Kochalski, no to niestety nie jest to mimo, że te mimo, że te takie wiecie no ogólne informacje były niezłe, no to to absolutnie absolutnie to nie jest to, e, więc trzeba będzie dobrze przenegocjować, słuchajcie, kontrakt z Vlachodimosem, e, żeby po prostu mieć pewność, że on wie, po co do nas przychodzi, że on wie, że przychodzi tutaj być e, rezerwowym backupem i wsparciem, bo, bo, bo na tym, jakby do tego tutaj zmierzamy. E, więc zobaczmy sobie, to jest oferta z Realu Madryt za jego. Kurczę. No i co powiedzieć, powiedzieć kurczę, 30-latkowi, że się na to nie zgadzamy. Trochę przypał. Z drugiej strony, to jest taki zawodnik dla nas ważny, słuchajcie. To jest nasz podstawowy obecnie środkowy obrońca. Eee, zobaczmy sobie, jak to wygląda, jeśli chodzi o statystyki. Krejci, 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 krejci. 6-6, średnia ocen. To nie jest naprawdę niezła średnia, patrząc na to, jak. Jak my graliśmy do tej pory. No nie, jeżeli... Je, słuchajcie, to jest zawodnik, na którym ja kładę weto. W sensie my go możemy sprzedać, ale to musi być. To, to musi zaszczypać Real Madrid. Jeżeli jeżeli oni go chcą, to, to musimy wziąć coś wielkiego w zamian. W sensie kogoś wielkiego w zamian. E, wymiana piłkarzy. Kogo macie w środku obrony? No, interesowałby mnie mimo wszystko. Interesowałby mnie mimo wszystko. Brahim Traore mnie raczej nie interesuje Ale powiem tak Jeżeli się dogadamy w tych okolicach To ja uważam, że to jest dobry deal Nie, to nie, jakby sorry Sorry, no nie mamy zdefiniowanego też takiego celu na, na środek obrony, który jakoś strasznie bym powiedział Okej, okay, tego sprzedajemy, tu go bierzemy, nie Więc bardzo mi przykro, ale nie, zresztą przed chwilą Krejci przedłużył z nami kontrakt, chciałbym tylko zauważyć Zatem, no, no nie widzę tu powodu, dla którego mielibyśmy się jakoś na siłę uginać, prawda? Dobra, zatem to mamy zrobione, Lachodimos jest już zlecony, tymczasem my gramy z... Z, z, z Salfordem patrzę, czy mamy jakąś jedenastkę. Bez Witini, i wydaje się, że mamy, więc spoko. Na to spotkanie wyjdziemy sobie na pewno tak. Tu mamy Pankala, to nie ulega wątpliwości. Tu mamy Ewa z prawej strony, może być Rafinia, z lewej strony, może być Hazarika. W środku pomocy zaprosimy sobie Charlie'ego Patino. To pewne Karneja eee, tego Boże, Lesley'a sobie wrzucimy. Um, tu zagra Bateman na prawej obronie, tu zagram Bamba, tu zagra Robertson. Krejci dostaje okazję kolejną do wyjścia. Um, dalej, Kalimundo, fajnie gdyby nam się gdzieś tutaj pojawił i Karni fajnie żeby się gdzieś pojawił. Więc, e, mi i tak, ty zagraj sobie za Vanilsona po prostu. Na szpicy wystąpisz? Myślę, że, że. O, tak, dasz radę. Spoko. Patino, patino okej, okay. tu spoko. Pytanie, co z Kalimwendo? No to Kalimwendo na razie szansy nie dostanie. Chyba, że Pankal może zagrać tu. Minus 2, no to da radę. No to i tu Kalimwendo, okej. Okay. Eee, SP. A P, nie. No dobra, ale wydaje mi się, że tak damy radę. Wydaje mi się, że tak to nie wygląda źle. E, składzik jest mocny, jak coś, to będą zmiany e, zrobione z ławki naprawdę też solidne, więc wierzę w nas. I wygrywamy, słuchajcie. Pankal dwa gole ze środka pomocy, więc widać, że ta e, pozycja mu nie zaszkodziła. Jestem za, e, zaskoczony niesamowicie, jakby tym, jak. Nieporadni byli nasi zawodnicy tak stricte ofensywni No jednak graliśmy z zespołem No niedużo lepszym od nas Umówmy się, ale dobra, słuchajcie, wygrywamy Ważne jest to, że tutaj Bez jakiejś nerwówki, bez jakiegoś Bez jakiejś dogrywki, przekładania, dokładania Bez czegokolwiek e, Więc to jest spoko No na pewno nie jest spoko Po pierwsze oferta za Robertsona W sensie ona jest bardzo dobra, ale nie zrobię tego Kibicom Liverpoolu i samemu zawodnikowi On zostaje z nami i, i nie pójdzie do Manchester United e, ale jest problem z Rachodimosem. Bo to jest dwuletni kontrakt na ważnego zawodnika. Eee, ja się nie mogę na to zgodzić. W sensie. Będzie, będzie chryja. No. Będzie straszna chryja. Jeżeli my go weźmiemy w ten sposób. Eee, to będzie będą ciężary straszne. No więc, spróbujemy dać mu parę spot... Bo... Ja wiem, że nie dam mu tych spotkań. Ja wiem, że nie dam mu tych spotkań po prostu. Nie zgadzam się na to. Do niego będziemy mogli wrócić poza oknem transferowym, a ewentualnie poszukamy sobie innego bramkarza. Słuchajcie, no nie mogę zgodzić się na coś takiego i zrobić sobie samemu problemy. Zobaczmy sobie tych polskich zawodników. Bartłomiej Drągowski, 32 lata. Gra w Hiszpanii. Myślę, że tutaj... Nie byłyby to wielkie pieniądze za niego. E, spróbujemy, wiecie, zmierzyć go jakimś zawodnikiem rezerwowym, którego tutaj mamy. Tylko, że my mamy taką klasę piłkarzy, że tutaj ciężko kogoś kimś zmierzyć, tak naprawdę. E, no bo mogliby się obrazić. No, spróbujmy złożyć ofertę z, z Lesleyem. No i tego się, tego się bałem, że na to się zgodzą. A my Lesleja nie możemy, my Lesleya nie możemy puścić. No więc to był mój błąd e, i, i tego zrobić po prostu nie możemy, no. E... Ach, moglibyśmy podpisać Wojtka Szczęsnego, no ale to nas nie interesuje w tym momencie, bo my go potrzebujemy tu teraz, zaraz. Kurczę, no. Mogłem wybrać kogoś innego niż Leslie tam. Dobra, e, zobaczmy sobie innego zawodnika. Syk, -y o, r. Nie ma, Skorupski już nie broni Fabiańskiego zatem nie ma co sprawdzać No a zobaczmy sobie Już leciwego e, Kamila Grabare 31 lat e, Gra w Turcji słuchajcie No tylko czy on byłby gotowy przejść na drugiego To jest pytanie No i pytanie też ile trzeba by było za niego zapłacić Nie mamy go wyskautowanego w ogóle e, Więc słuchajcie Mając z tyłu głowy tego Vlahodimosa e, Ja jestem wiecie Skłonny gdzieś tam e, O proszę bardzo Postrzelać tymi cenami. Wydaje mi się, że to jest dobra cena e, i wydaje mi się, że to będzie Bramkarz na poziomie 70 kilku, znający dobrze język, e, 75 zwyż, taką mam nadzieję, znający dobrze język. Pytanie, czy on jest gotowy przyjść tutaj e, na, na rezerwowego, no nie? Czy, czy chce wrócić do Anglii, no tylko że na naszych warunkach, troszeczkę e, rotacyjne występy. No, i spoko, I słuchajcie, spoko. Chcę rocznego kontraktu. No, nie, tu musimy mieć dwa lata, żeby ewentualnie zrobić na nim jakieś pieniądze czy coś. Brak klauzuli, spoko. Eee, no i kontrakt na poziomie. Wlachodimos eee, miał 30. Eee, no, no to coś koło tego. Zobaczymy, co odpowie. Ok, ok. Eee, wydaje się, że będziemy dogadani. Tak też się dzieje. Uważam, że to jest. Słuchajcie, potrzebowaliśmy, e, potrzebowaliśmy, słuchajcie, wzmocnienia takiego w miarę bezpiecznego i to jest, to jest to, czego potrzebowaliśmy. Bo wydaje mi się, że ktoś powyżej 83, tak jak patrzyłem z Wlachodimosem i tak dalej, nie zgodziłby się na bycie rezerwowym. A tutaj dzięki temu mamy e, rezerwowego golkipera. E, no i, i i to mi się podoba. Fajnie by było tylko go trzymać jakoś pod grą. Więc na razie go wrzućmy tutaj za Lesleya i, i zostawmy to w ten sposób. I słuchajcie, to co jest w ogóle bardzo ciekawe, chciałbym zauważyć, że e, Bazunu jest wystawiony na listę transferową. <gryw> Nikt się po chłopanie zgłosił, nie? To jest niesamowite. E, a to przecież jest 27-letni, naprawdę wysoko oceniony bramkarz, więc nic tylko się zastanawiać czemu tak jest. A Grabara dostał koszulkę z numerem 1, e, fajnie, ale no nie, nie ma opcji myślę, że możemy dać mu nie dziewięćdziesiątkę i tyle, no, no nie ma opcji, żebyś, żebyś miał jedynkę, jedynka przypadnie w udziale Bakerowi w w przyszłym sezonie będzie zaprezentowany z nią. w ten sposób to zrobimy Bazunu nigdy na tą jedynkę nie zapracował więc jej nie dostał ehm, no tutaj niestety to zostawiamy Baker dostaje propozycję z Olimpiku Lyon za nią podziękujemy ehm, tutaj lepsze nastroje w szatni więc to mnie bardzo cieszy no i my czekamy na ostatni dzień na transferowego 2030 roku no i tylko pytanie teraz jak to będzie wyglądało? Rowella, proszę bardzo, z Tottenhamu odchodzi do Interu. Wy tego nie widzicie, no ale możecie mi wierzyć na słowo, że tam był Inter. Eee, dalej mamy Delicza do Betisu za 75 milionów. Nie wiem, kim jest on. Eee, no i Juri Tilemans z Manchesteru City przechodzi do e, Barcelony. Dobra, słuchajcie, patrzymy na to, jak będą wyglądały te kolejne dni okna, e, no tak naprawdę nas interesuje sprzedaż bramkarza, no nie, I, i, i to jest to, na co najbardziej czekamy, tutaj udajemy, że nie słyszymy tego Drągowskiego, ale nie możemy udać, że nie widzimy tego, co dzieje się w gabinecie zarządu e, i, i na to musimy zwrócić konkretną uwagę, bo e, zobaczmy, sprowadź trzech piłkarzy w jednym sezonie i osiągnij zysk, oj, czy musimy kupić piłkarza jeszcze jednego? Czyli musimy kupić piłkarza jeszcze jednego. Hm. No i pytanie, kogo w tym momencie? Bo. No. Hm. No ja żadnej pozycji takiej konkretnej do wzmocnienia tutaj nie mam. No. Szczerze. Więc, yy, skoro mus, to mus. Yy, i pomyślcie o jakimś środkowym obrońcu, tak naprawdę. Nie, nie wiem, tylko czy my mamy kogoś, kogo ja bym widział w tym naszym bloku defensywnym. E, no, ten Gomez, tak naprawdę z Barcelony, to jest taki element ciekawy, e, tylko zastanawiam się, czy to jest. To jest, słuchajcie, to jest 40 parę milionów. To, to mi się troszeczkę nie uśmiecha. Boże, z Barcelony, on gra w Realu Madryt, przepraszam. E, jest Darda i z Olimpiku Lyon, ale on dopiero co przeszedł. No, jest Lukebaj, powiem szczerze, jak patrzę na tego Lukebę, to myślę sobie. Że to jest ciekawy piłkarz. Eee, I. No, i nad nim warto się zastanowić. Mam tu jeszcze Tuanzebe. Eee, hmm, hmm. No, mnie interesowałby osobiście jeden zawodnik, taki konkretnie. Gdybym miał wybrać jednego, jak tak patrzę na tę naszą drużynę, no to. Eee, myślę, że nawet na niego patrzyliśmy. No, no, ale Araújo, no to to jest. To jest obrońca naprawdę To jest obrońca naprawdę Naprawdę topowy 30-latek 30 No tak, on gra w Liverpoolu Bo na niego patrzyliśmy, nie No to byłby zawodnik, którego chętnie bym W naszej drużynie zobaczył No bo ja tak naprawdę myślę o tym, że przydałby nam się Zawodnik na ten środek Środek, mam takie wrażenie, nie Ale kurczę Teraz tak trzeba bardzo mocno przejrzeć Obrońców, którzy są Mega młodzi, nie? No, i to jest mega młody obrońca w rzeczywistości naszej. Eee, I co on teraz robi? Co teraz robi Matthijs de Licht? Cały czas jest w Juventusie. Ja go dodam, bo to uważam, że jest zawodnik idealny do tego, czego my potrzebujemy na środku. Eee, w to miejsce Krejciego. To to jest właśnie taka pozycja top. Eee, myśląc jeszcze o zawodnikach, którzy mogliby nas interesować, to jestem ciekawy, co się dzieje z nim. Eee, Natanakę. 34 lata ma na tanake. Kurczę. No bo musimy, musimy kupić jeszcze jakiegoś zawodnika Ale czekajcie, bo ja tak rzuciłem się na tych piłkarzy Ale w sumie zrobiłem to bez sensu e, Bo żeby podbić tę ocenę Zobaczmy jedną rzecz Tam była jeszcze ta Ameryka e, Sprawdź trzech zawodników e, Ameryka Północna Okej, okay. uzyskaj serię Pięciu e, Czystych kąt, okej, okay. dobra więc skoro mówimy o bocznym zawodniku ze Stanów, Zjedno... znaczy mówimy o zawodniku ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, ehm, hmm. Hmm, 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 hmm. no to mi po głowie chodzi ten czo, którego chyba nigdy nie kupiłem, a jeżeli go kupiłem, to nawet nie pamiętam kiedy. Ehm, on się tak nazywał, prawda? Tylko fuch, ja sobie nie przypomnę tego. Tak zobaczymy sobie region weźmy po prostu USA USA i tyle USA spoko pozycja obrona no ligi nie znam ale to powinno dosyć szybko pójść bo on ma nazwisko na C jeżeli dobrze pamiętam jest C nie C tylko C tylko, że tego gościa w ogóle nie znamy, i mimo, że z naszej dziedziny skautować będziemy go słuchajcie, 18 dni. No, to jest obrońca, który może zagrać na środku, więc z naszego punktu widzenia nieźle. Tego typu zawodnika teoretycznie nam może brakować. Wypożyczenie nie wejdzie w grę. Hmm. No, ale to skoro tego typu zawodnik nam pasuje, a u nas ci zawodnicy grają ofensywnie. To zobaczmy sobie Serginio Desta. 29 lat, doświadczony na wielu polach, Warty 32 miliony. No, plusem Desta jest to, że on może zagrać na obu stronach, ale on dopiero co przeszedł, więc w ogóle nie. No dobra, spróbujmy tego czego. Zobaczymy, z czym to się je. Jakie to są w ogóle koszta. Eee, w napastnicy, no nie, no nie mam tu nikogo, kogo mogę im dać. Eee, skrzydłowi zaproponujmy im rafinie, zobaczmy, co oni powiedzą. 40 milionów. Ojoj, no to tak trochę grubo, nie? 20 milionów. No i oni się obrażają. No, a ja nie kupię kota w worku tak po prostu, ale widzę tą ocenę zarządu i potrzebujemy jednego transferu, i, i najlepiej, żeby to był zawodnik no, z, z Ameryki Północnej, ja w zasadzie no, no musi to być zawodnik z Ameryki Północnej. Um... Jest oczywiście opcja na wzmocnienie ofensywy, no tylko ściąganie tego zawodnika dla nas. Sorry, nie ma Mauritius, tylko e, Meksyk nas interesuje. E, ściąganie tego zawodnika dla nas no jest, jest zupełnie bez sensu. E, chodzi mi o tego piłkarza bodaj Betisu, który ma takie dłuższe włosy. E, ja wiem, że on jest młody i obiecujący. Oczywiście jest tu Irving Lozano, no ale to już. Nie ten czas. O, Munios, nie, nie, nie Munios, przepraszam. Ja nie pamiętam, jak on się nazywa. Zaraz mogę oczywiście poszukać, ale. No. To będzie taki zakup robiony mocno na siłę, ale.. Meksyk. miał tego bocznego obrońcę. którego ja parokrotnie chciałem kupować w karierach. I nigdy go nie kupiłem. Mowa o. O nim? Nie wydaje mi się. Mowa o Kamposie. O Kamposie, przepraszam. No. Zobaczmy go sobie. Wynagrodzenie jest niżutkie. To mi się podoba. E, może grać na lewej obronie i lewej pomocy. No tylko, kurczę, co wtedy z Alfonso Daviesem? No wcale to nie jest taki transfer idealny, nie? O mój Boże. Gdzie nie spojrzymy, tam jest niefajnie. No Jest jedna opcja, teraz jak o tym myślę, która by była łatwa. Eee, Gabriel Słonina, 25 lat, Bramkarz, Bayer Leverkusen. Eee, Słuchajcie, no, może to jest jakaś opcja, no, ale to tak pójście na łatwiznę, straszne by było z nim. No ale Amerykanie nie mają jakichś takich talentów, o których ja bym myślał. Oczywiście e, jest tam taki amerykański napastnik, ale znowu problem jest taki, że ta nasza kadra jest wypchana pod brzegi talentami. E, i, I niewiele jest po prostu miejsc, e, w które możemy sobie jeszcze kogoś upchać. E, jest tam taki napastnik, e, którego kiedyś. Miałem ściągnąć mi, nawet mówiliście. W, możliwe, że w którejś z karier, go miałem w tym roku. Słuchajcie, no, mi w tych zawodników naprawdę już. Yy, Mam ma, ma mi w głowie tylu, że ten jest. Może to był Ricardo Peppi nawet, no, no ale. Kurczę, no to jest strasznie głupia sytuacja, słuchajcie, bo patrzymy na tych piłkarzy, yy, i nikt z nich nam tutaj nie pasuje absolutnie, nie, jakby to jest. To jest, to jest zupełnie bez sensu. Mm, szukanie piłkarzy, więc możemy zrobić po prostu tak, że możemy sobie wziąć piłkarza z USA. Nie wiem, czy tak nie zrobimy. No, bo mógłbym, oczywiście, kupić Jonathana Davida, ale to jest. No, nie czuję tego zupełnie, no nie? Więc weźmy sobie po prostu. Yy... Boże, gdzie było tu USA? Tu ehm, weźmy sobie pozycję obrońca i znajdźmy jakiś, jakiegoś młodego piłkarza, i tyle. Zobaczymy czy może jakimś cudem uchował się tu ktoś z twarzą Ale chyba jest to niemożliwe już w tym momencie Więc po prostu kupmy najmłodszego zawodnika z twarzą I zobaczymy jak to będzie eee, bo... No ten wymóg jest bez sensu słuchajcie No bo musimy bardzo na siłę Szukać tu piłkarzy, którzy no, których zastosowania w drużynie ja no, nie czuję osobiście 27 lat No to to już jest ten, czekajcie 20... Jezus, dziękuję 25. Tu już może ktoś być. Nie, no ale przeskakujmy o rok, a nie o więcej. 26. No tutaj już na pewno ktoś będzie. No jest Justin Chay. No jest ten ziomeczek. Jest ten ziomeczek, ale nic o nim nie wiemy. Do środkowania ma niezły w sumie, no ale nie wiem w ogóle czy on się będzie liczył jako transfer, więc, więc nie. No, musi mieć klub, żebyśmy tutaj byli pewni swego. O nim w ogóle nic nie wiemy. No dobra, weźmy sobie tego gościa. Po prostu go kupmy. Eee, I tyle. Kupimy go i tyle. Zaproponuj kupno, tak, zapłać klauzulę odstępnego. Eee, zlećmy tu negocjacje. Gorzej, że my nie wiemy na jakim poziomie. No to zacznijmy od 30. Nie proponujmy więcej niż 80. Nawet zaczniemy od 20, może, co? No i zobaczymy, słuchajcie, co z tego będzie. Po prostu kupimy gościa i, i, i tyle, bo jesteśmy w strasznie głupiej sytuacji, bo, no, te, te, tak jak już mówiłem 100 razy, nikogo nie potrzebujemy konkretnego yy, i też. Yy, o, proszę, bo oferta zaczkujemy. Hmm. Hmm, hmm. hmm, hmm. Kusi, bo. Słuchajcie, statystyki. Są dwa gole, jedna asysta. Mamy Kalimuendo, mamy pankala. Ja uważam, że bez niego my sobie poradzimy. A 160 milionów od Barcelony sprawi, że w przyszłym sezonie będziemy mogli pójść po, po jakiegoś dzika totalnego w sensie będziemy mieli nieskończoność pieniędzy, nie? Y a według naszego agenta my możemy wziąć, znaczy asystenta możemy wziąć powyżej 200, 200 milionów. Słuchajcie, jeżeli my za tego chłopaka weźmiemy dwie paki, czy 200 milionów, to, to ja nie mam pytań, nie? Niesamowite, że Bartomeu znowu wrócił do Barsy. 200 milionów funtów. C co ja mogę powiedzieć, no? to jest... Barcelona się daje tutaj zrobić... Ja nie wiem, ja nie wiem czemu tak jest. Eee... Zupełnie tego nie rozumiem. My za to tutaj podpisujemy zawodnika, ci powinni być happy. E, bo powinniśmy wykonać dwa cele w tym momencie. No, bo zysk zrobimy nieprawdopodobny, ale czy, słuchajcie, to, to, to musimy sprawdzić. Inne ligi, przepraszam, tabela i ten, i, i, i nie, inne ligi, dobrze. Inne ligi, dobrze, dobrze, dobrze. Inne ligi, i Liga Hiszpańska. Kurczę, 5 punktów straty, i taki panic buying. Ja nie wiem, czy tam jakaś kontuzja była, czy co, ciekawe. Ciekawe. No i zobaczmy, czy ten ruch dojdzie do. E, czy, czy, czy on się uda? Ten Ty, zioczku tylko zmień numer. No 20 ci nie damy, no. To tu nigdy nie zagrasz w tym klubie. Ty już. Jakby w ten sposób. W ten sposób to robimy. Ja nie wiem, czy jeszcze nie kupimy jednego e, amerykanina na tej zasadzie, słuchajcie. Dziwniejsze rzeczy widział futbol e, niż takich randomowych gości przychodzących, a no mi zależy tutaj na ocenie zarządu, bo ona bardzo mocno leci na łeb, na szyję, więc e, wydaje mi się, że zrobimy jeszcze raz to samo po prostu. E, zobaczmy, kogo tutaj mamy. Lewy obroń, ale ty jesteś bez klubu, przepraszam. E, Okej. Okay. Wbijamy słuchajcie i płacimy im wszystkim klauzulę i tyle Bo to e, nie ma co się w to w ogóle inaczej bawić e, 20 tysięcy Nie więcej niż 6, 70 I tak tam powinno być 20 i tyle e, Więc w ten sposób to rozwiązujemy I wio i e, No dobra czekamy w takim razie na to co tutaj się dalej wydarzy e, i, I zobaczymy e, Mamy informację że Czukłema został sprzedany więc gigantyczne pieniądze wpadają na nasze konto. I zobaczcie, nasza ofensywa się nie zmieniła. Na atak cały czas może wejść Pankal, może wejść Rafinha, może wejść Kalimwendo. Mamy jeszcze Lesliego i mamy jeszcze Hazarike. Ja osobiście naprawdę uważam, że sprzedaliśmy gościa najmniej przydatnego w tej ofensywie za 200 milionów. Kurczę, no to jakby. Ja nie czuję się osłabiony, a sprzedajemy typa za prawie rekord transferowy światowy. No nie? No bo jeżeli. E, nie wiem, ile to będzie? 210 milionów euro? Coś, coś takiego, no nie? Więc naprawdę możemy być zadowoleni. E, zobaczmy tutaj jeszcze nasz biznes transferowy. E, mamy tutaj nas. No i słuchajcie, no. <ścoughs> biznes nie wygląda źle, nie? Biznes się kręci. E, ale. Nie wiem, czy wy to widzieliście. Patrzcie, gdzie my jesteśmy. Tamten ziomo, co go kupiliśmy, nie był zauważony jako transfer. Ale jaja. Dajmy go od razu do wypożyczenia i zobaczcie. Oni znikają jako transfery. A co z zarządem? A, bo my nie kupiliśmy ważnego piłkarza. Dobra, tutaj widzę, że tego nie zauważyłem, to przepraszam. Eee, ja wiem, jak my to rozwiążemy, słuchajcie. My go kupimy po oknie transferowym, ale zobaczcie, ekspozycja marki. Jeden z trzech piłkarzy z Ameryki Północnej, nie? Niesamowite. No nie, no w takim razie, no to. Alec im w oko i tyle. No, co mogę więcej powiedzieć? No, to. To, ee, to, to, to w ogóle się nie, nie, nie ten. Nie, nie będziemy tym przejmowali. Zatem się to okno transferowe. Tomi Jasu kończy karierę, widzimy. Eee, no i co mogę powiedzieć? No. Dla mnie okno naprawdę spoko. Ten jest w ogóle zadowolony, że zostanie wypożyczony, więc super. Ehm, tu oferty odwołane. Spoczko. Uważam, że jest naprawdę dobrze. Mam tylko nadzieję, że te wyniki w lidze będą teraz dowoziły, nie? I to jest ważne. Gram teraz z Manchester United. Ehm, to jest znowu mecz, który chętnie wziąłbym w kalendarzu, wiecie? I przegrywamy w kalendarzu, to ciekawe Zatem trzeba będzie zobaczyć, słuchajcie, jak to dalej będzie wyglądało Takie dziwne okno troszeczkę, dla mnie takie trochę dziwne okno Bo e, przede wszystkim nie odszedł ten, którego wystawiliśmy na sprzedaż I którego odejścia chcieliśmy e, I które wydawało się, że będzie takim naprawdę, wiecie, łakomym kąskiem e, Więc, e, no, ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało Mamy za sobą 24 ligowe kolejki Teraz zgłasza się do nas Kaliari po bazunu no nie, ciekawe, skąd, jakie, skąd klub z południa Włoch ma mieć takie pieniądze, ale no, spoko. E, zobaczymy. Jeżeli się zgodzą, to e, i sam piłkarz się zgodzi, no to życzę powodzenia. E, tymczasem tak, no my możemy być naprawdę zadowoleni, słuchajcie, z tego, jak ten e, jakby jak wygląda nasza kadra, bo ja wierzę, że ona jest naprawdę mocna. E, I jeżeli gra jako. Granie będzie nam prze, prze, przeszkadzała, to wydaje mi się, że jesteśmy w stanie tutaj naprawdę dobrze jeszcze ten sezon skończyć. Zobaczymy, jak będzie. Mamy raport dotyczący e, tego ziomeczka, który nas nie interesuje w ogóle, e, a myślałem, że będzie powyżej 70 oceniony. Tak czy siak, słuchajcie, za dziś bardzo Wam dziękuję. E, no i co, widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. No i na razie.